Księga Prawdy o COVID-19. Kto mówi o zapaści, kto prezentuje Księgę Prawdy o COVID-19. Zapis zaniechań, błędów i bezradności. Brak łóżek, respiratorów, chaos w ratownictwie medycznym, niedofinansowanie sanepidu i służby zdrowia – to niektóre wnioski, jakie płyną z Księgi Prawdy o COVID-19. Zaprezentowali ją w piątek posłowie KO. Politycy zwrócili też uwagę na jesienny wzrost liczby zgonów, który, ich zdaniem, jest efektem zapaści służby zdrowia. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk przypomniał na piątkowej konferencji prasowej wielokrotne zapewniania premiera Mateusza Morawieckiego, że epidemia COVID-19 jest w Polsce, w odwrocie. Warto jednak spojrzeć na liczby. To jest właśnie Księga Prawdy o COVID-19, która została przygotowana przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej przy współudziale ekspertów. To jest księga, w której znajduje się opis wszystkich błędów systemowych, dodał poseł KO. Przygotowania do drugiej fali wirusa. Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że Księga Prawdy o COVID-19 koncentruje się przede wszystkim wokół kwestii przygotowania naszego kraju do drugiej fali zachorowań. Było oczywiste, że ta druga fala nastąpi, było to oczywiste wiosną, latem i wczesną jesienią. Raport wymienia po kolei wszystkie te funkcje, które nie zostały spełnione, zarówno w zakresie liczby łóżek, dostępu do respiratorów, zdolności tworzenia systemu informatycznego, który pozwala wiedzieć, ile łóżek jest wolnych, ile nie, wymieniał Sienkiewicz. Zapis zaniechań, błędów i bezradności. Według niego w księdze jest ponadto mowa o chaosie w ratownictwie medycznym i niedofinansowaniu sanepidu. Jednym słowem jest to zapis zaniechań, błędów i bezradności tego rządu w przygotowaniu Polski na drugą falę wirusa. Co więcej, raport ten zawiera spis tych działań, które powinny być podjęte i których podjęcie skutkowałoby mniejszą liczbą nie tylko zakażeń, ale także i śmierci, przekonywał Sienkiewicz. Jak dodał poseł KO, z raportu jednoznacznie wynika, że wzrost liczby zgonów nie jest wyłącznie skutkiem drugiej fali koronawirusa, ale spowodowały go zaniechania rządu i częściowe załamanie się służby zdrowia, które nie skończy się wraz z ustąpieniem pandemii. Ono będzie widoczne w statystykach jeszcze przez następne lata, wskazał. Zarzuty dotyczące finansów. Izabela Leszczyna omówiła wnioski, księgi, które dotyczą finansów państwa. Rządowi Mateusza Morawieckiego zarzuciła brak wiarygodności. Jak obywatele mają wierzyć rządowi, który jednego dnia zabiera dodatki pielęgniarkom, ratownikom i lekarzom, mówiąc, że kilkanaście miliardów złotych zrujnuje Polskę, zrujnuje finanse publiczne, a drugiego dnia ten sam rząd ustami premiera Morawieckiego mówi, że 100 miliardów złotych to pieniądze, bez których Polska może się obyć? Pytała. Posłanka zwróciła uwagę, że na skutek pandemii w tegorocznym budżecie mamy ponad 100-miliardowy deficyt. W tych pieniądzach nie ma ani grosza na wsparcie ochrony zdrowia Polaków, nie ma ani grosza na wyższe pensje dla tych, co są na pierwszej linii frontu. Gdyby nie środki z Unii Europejskiej, nie wiem, jak w ogóle byśmy sobie radzili w tym dramatycznie trudnym czasie dla ochrony zdrowia, ale przede wszystkim dla wszystkich pacjentów, dla obywateli, zaznaczyła Leszczyna. Znaczący wzrost liczby zgonów. Na zakończenie prezentacji Cezary Tomczyk nawiązał do znaczącego wzrostu liczby zgonów, które GUS odnotował w październiku o około 15 tysięcy. Więcej niż w październiku zeszłego roku. Według rządu tylko 3 tysiące osób umarło w październiku na COVID-19. To dzisiaj zadajemy podstawowe pytanie, to na co umarło pozostałe 12 tysięcy ludzi? Dzisiaj chcemy postawić bardzo jasną i mocną polityczną tezę, że te 12 tysięcy Polaków nie musiało umrzeć, umarło dlatego, że załamał się system ochrony zdrowia w Polsce. Umarło, bo nie przyjechały do nich karetki, mówił szef klubu KO. 60-stronicowy dokument w blisko 60-stronnikowej Księdze Prawdy o COVID-19, jest mowa także o braku strategii walki z koronawirusem, chaosie legislacyjnym oraz niewystarczającej liczbie testów na SARS-CoV-2. W podsumowaniu raportu czytamy m.in., że za dramatyczny przebieg drugiej fali pandemii COVID-19 w Polsce odpowiedzialne są zaniechania rządu. W efekcie Polska stała się jednym z krajów o najwyższej liczbie zgonów.
Zaniechania rządu spowodowały chaos, a ten doprowadził do wielu tragedii, których można było uniknąć, podkreślono w księdze.